W najbliższym sezonie w barwach PGE GKS Bełchatów nie wystąpią bramkarz Arkadiusz Moczadło, pomocnicy Łukasz Pietroń, Robert Chwastek, Marcin Garuch, Patryk Janasik i Krystian Peda. Z klubu odeszli też obrońcy Kamil Szubertowski, Filip Kędzia i Szczepan Kogut. PGE GKS stracił też napastnika Piotra Giela. Nowi pozyskani przez klub zawodnicy to obrońca Mikołaj Grzelak, ostatnio występujący w barwach drużyny z Legionowa, dwóch pomocników Hubert Tylec z Polonii Bytom i Mateusz Stolarczyk z PGE GKS Bełchatów 2. Hubert Berłowski również z drugiego zespołu PGE GKS to nowy napastnik brunatnych.